przede wszystkim młodzieżowe drużyny pożarnicze. Jest to przyszłość polskiego pożarnictwa, a co za tym idzie, przyszłość nas wszystkich, po prostu społeczeństwa województwa śląskiego. Musimy dbać o bezpieczeństwo i my jako Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego dbamy właśnie przede wszystkim o młodzieżowe gremia. Jako zarząd popieramy takie inicjatywy. Wiemy, że one są bardzo cenne i ważne dla naszego województwa, dla naszych małych ojczyzn. Trzeba to wspierać. Widzimy to bardzo jasno i uważamy, że te inicjatywy powinny być na pierwszym miejscu w naszym województwie. Pierwszy kongres rozwojowy młodzieżowych drużyn pożarniczych taki ma cel, żeby właśnie zachęcać młodych ludzi i do wstępowania do młodzieżowych drużyn pożarniczych, a ci, którzy są młodzieżowych, żeby później wstąpili w dorosłe szeregi, że tak powiem, i uczestniczyli w akcjach ratujących zdrowie i życie. Tam, gdzie jedzie straż, to jedzie człowiek, który pomaga, który nic nie zabiera, a daje. I tak samo ci druhowie żyją w takiej rzeczywistości, że oni pomagają po prostu swoim sąsiadom, bo ochotnicze straże pożarne działają w tych społecznościach lokalnych i tam są takim motorem napędzającym społeczeństwo. Proszę o brawa dla tych druhów młodych.